Cześć, siemanko, to ja, Oksinia, i witam was dzisiaj w Simsach razem z gościem! Wojciech. Oczywiście, jak to Wojciech, chyba mam za głośną tą muzykę. A. Oczywiście, jak Wojciech znowu zgrywa głupa. Ty już robisz domek, prawda? Emka flew kafa, pukinoi, gobafa. Młody dorosły. Okej, okay. Tylko jak to nie dziewczyna? O Boże. Mata. Nie. To jest złe. To jest bardzo złe. Poczekaj, i teraz musimy sobie włączyć, żeby wiedzieć, jaki głos jest. Dope and cool. Łobie Zar! Deroy! Lampima Ruskin! Queenba Reginil! Pomeray Quest! Dobra, znalazłam przepiękny głos, już mi wszystko odpowiada, już wszystko mogę mieć. Już wszystko jest dobrze. Ja sobie podgłaśniam i wyciszam, bo czasami... Ej, mój cich, jak robimy? Ty wybierasz imię, czy losujemy? Dobra, to losujemy. Za którym razem zatwierdzamy? Jak nam się spodoba, to za pierwszym. A jak tak, to za trzecim maksymalnie. Dobra. Cornelia. Dobra, to pamiętaj, że Cornelię mamy. Balbina. Nie, to już odpada. No. Zoja. Jak tamta miała? Ty pierwsza? Dobra, to jest od początku. Nie było. Cornelia miała. Dobra. Cornelia. Dlaczego z małej litery? Cornelia. Jest. I teraz nazwisko za też trzecim razem. Pierwsze nazwisko. Serducho. Nie, w ogóle tego nie bierzemy. Wiaderko. Tobie możesz to zrobić? Gruszeczka. Dobra, inne. Małysz. Nazwisko ma... Dybała. Boże drogi. O, Nowak. Aha. Nowak, dobre imię. Znaczy ten nazwisko. Dobra. Czym ona będzie, jaka będzie miała aspiracje? Aspiracje. Zwierzęta, wilkołaki, wiedza, polarność, rodzina, natura, kreatywność, miłość, jedzenie, fortuna. Które wybierasz? Kreatywność, natura, wilkołaki, sport, zwierzęta. Wilkołaki. Spoko. Bierzemy wilkołaki. Marta dzisiaj będzie wybierać co? Jaka ma być? Ma być, to ja wybiorę z takich najbardziej popularnych. Ma być ambitna, ma być geniuszem, ma być kreatywna, niezdarna, ponura, wesoła, romantyczna, śmiała. Śmiała. Dobrze. Śmiało. Kolejne. Jeszcze raz mam przeczytać. Ambitna. Jeszcze jedno. Panza! Geniusz, głupek, infantylna, kreatywna, nieprzystępna, niezdarna, niezrównoważona, ponura, porywcza, romantyczna, wesoła. Porywcza. Dobrze. Jembara! To jest najgorsze, co jakie mogę istnieć. Mogę zmienić to porywcze, proszę, na kreatywne. Dobra. Chociaż coś. Dobra, jest. Jest dobrze. Teraz musimy strój, bo na razie to. Dlaczego to masz szyję, nie wiem. Która ma. Poczekaj, tak licząc 10 cm ludzkich. Czy tam jest 15? Kobieto. Poczekaj. Nie zmniejszyła mi szyję, ona teraz. Proszę to. Jak?
Co? Jak to może, że była niżej ta? Co jest z nim nie tak? To jest jakieś przykręta. Polecam, to jest jakieś przykręta. O, shit! Ta wygląda jak pas, tak tylko. Boże, drogi. Ja nie umiem robić postaci. To jest najgorsze, co mogło być. Dobra. Los. Shit. Za ile? Dobrze, no to zrobimy takie krótki. Boże, drogi, poczekaj, bo tu się dzieją złe rzeczy. Boże, drogi. Dziecinko, co ci się stało? Co ja ci zrobiłam? Nie, 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 nie. Chciałam zrobić kuci taki, jak to się nazywało? Nie wiem, o co ci chodzi. Tam gdzie możesz zjeść z kokami, bo tam koty chodzą wszędzie. Nie wiem, jak to się robisz. No i nie. Właśnie nie wiem. Dałam takie cechy, ale się tylko nie skończyłam. Ogółem ja mam trochę z nią problem. Jeszcze ona nie ma takiej skóry, jak ja bym chciała. Taką bym chciała, szczerze mówiąc, właśnie karnacja twarzy. O Boże! To się najgorsze z ciebie, najgorsze. Dobra, co ty sam robisz? Myszką jeszcze. Obawiam się. Współczuję tej myszce. Zapiję ją i tak zamordujesz, więc. Ta jest skóra. O nie. Zęby. Czy zęby normalne, czy wilkołakowe takie ten. Jak były. Nie, nie pasują do kina. Zapalę. Nie. Uwielbiam blizny, więc ja dodam na 100% blizny. A ja buduję. O Boże, co ja robię z nią? Dobra. Co ty tam robisz? Nie, no bo wygląda jakoś ponuro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co ty robisz, Josh? Bo tu muszę zrobić takie idealne. Ojejku, idealna panienka. Nie gadaj się, o, schodysta. A to nie jest taki stronny panienka. No i czemu to się zrobiło? Boże, drogi. Tam tutaj okna i będzie. W ogóle mnie najeźdź, muszę znaleźć jakieś piękne włosy. Kto? Teraz wejdą mi te okna. Czego chcą się dojść, bo w kogo ci rzucę? Tutaj. A. Zapomniałam powiedzieć. Mówię w razie czego, że Murtik 1000 ma swój kanał na YouTubie, opowiada o rodzinie Monet, więc polecam tam zajrzeć. Tam się bardzo dużo dzieje. Na TikToku. Więc jak ktoś lubi rodzinę Monet, i lubi Marce słuchać i jeżdżać. Ja nagrywam tylko o rodzinę, bo tam jest wszystko. Tam jest wszystko. No to jeszcze bardziej tak. Polecam. To odwieźcie. Murcik z 1000 się nazywa, tak jak zwykle. Ja to później napiszę na ekranie, że mogli sobie zatrzymać i po prostu wiedzieć, kurde. Takie dwa kody. A mod Herodę i te różne inne, rozumiem. Nie mod Herodę. A co?
takie coś, żeby mogło być ten, jak się to... Jedna rzecz na drugiej budowanie. A mi powiesz, bo ja zapomniałam, jak to się nazywa, później jak będę robić domek. Aha. Dobra, to dzięki. Wyśle na wiadomości, jak mówię. Nie, powiesz mi. Ja na razie mi trochę zajmie dobieranie fryzy, bo na razie to jest masakra. W razie czego ja mam bardzo dużo właśnie paczek właśnie z modami do Simsów. Dlatego mam prawie praktycznie wszystko. Co ty tam robisz? No zostaw ten kabel. W razie czego, jak mówiłam ostatnio, mój X1000 ma szczeniaka u siebie w domu. Z nieokreślonych przyczyn jej psa dawnego nie ma. Ale ten piesek jest przesłodki, nazywa się Luna, więc po prostu oklaski. O nie! Poczekaj, bo ja zrobiłam właśnie coś okropnego. A ty powiedz mi, czemu wychodzisz sobie do tego kafaka? Bo jesteś dziwna. Wiem, że jesteś dziwna, nienormalna i co jeszcze innego. Przestań! Przez to, że ona jest motywem wilkołaka, zrobiłam jej naszyjnik z księżycem. Jestem z powrotem. Co ja mam zrobić? A ja nie. Musimy... Mój X1000 ma, widać, że bardzo duże problemy niestety. A bo to jest inna chata, dobra. To ty jesteś w innej chacie? Ty robiłaś inną chatę? Nie. Robiłam dobrą chatę, ale za daleko się posunęło. Dobra. I teraz ja robię powiedz za mnie, jak to się nazywa. Aligner? Ale co robisz? Aligner. Po prostu robię się main hub. O, dobra. Dobra, i też... Nie, to jest lepsze na 100%. Policzki robimy. Oczywiście różowy. O nie! O nie. Dobra. Zawsze pierwsza, najlepsza decyzja. Usta musimy je pomalować. Oczywiście nie za mocno. Widzicie, jak młodzik z was kocha, aż smoka do was. Teraz robimy jej ciuchy codzienne. Ogólnie na razie to mi się wydaje, że przepiękną ona ma swój. Sylwetkę. Karnacy to ma już dobrą. Jaka ma być? Przestań! Wszędzie to śpiewasz. Powiększam jej cycki. I pośladki. No i naprawdę zrobiłam największe, jakie się dało. Jak będą się zgasić gasy, to wpadną w krapie.
O shit, meta. Te cycki poszły na dół. Nie trzeba. Aaaa! A ja się tak zastanawiałam, jak robi się cycki tak. Dobra, mamy. A mój nie to najwyżej wpadną w krzesło, jak będą się śmigać. Co tu jest? Tatuaż? Oczywiście. Czy jest jakiś z wilkołakiem? Bo ja bym z miłą chęcią z wilkołakiem sobie zrobiła, że niby jakaś przeklęta. Jak widzicie, już macie odbija, więc szykujcie się na jakiś wybuch za chwilę. Emocje. Dobra, ma kilka tatuaży, bo ja uwielbiam tatuaże, żeby były. Teraz sobie... A wiesz, o czym myślę? O czym myślę? Boję się... O tym tańcu. Bo Malta w szkole robi dziwne tańce. Bardzo dziwne. Ale nie takie dziwne, tylko takie normalne, ale po prostu wtedy bardzo dziwne. Czyli ty jesteś nienormalny. Tak jak na przykład blisko KO. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne moje tezy. To nie są normalnie dziwne. To są bardzo dziwne. Przykładowo tylko jeszcze inne trzy osoby z klasy, które są już chodziło normalne takie jak ja. Ty też tańczyłam, tak? No tak, dlatego już ich uważam jako wariaty. To było dobre. Bardzo dobre. Ty to... Ty akurat w tym momencie przerwałaś to robić, a oni zaczęli to robić. Uh-huh. Od tego nie da się uwolnić. Mówię wam, ta choroba się roznosi. Wariatkowo się powiększa. Od Marty się zaczęło, a to się powiększy. Cicho, to by było najgorsze na świecie. Nigdy nie zacznę tak tańczyć. Wiesz, że ty wyglądasz jak idiotka, jak wtedy tak robisz. Nie wiem. Proszę, taki... Koniec. Przyznaj, że to było fajne. Nie, to nie było fajne. Za żadne skarby bym nie chciała tego ujrzeć jeszcze raz. No właśnie, wiem. Bardzo dobrze, fajnie, już pocisz trochę. A potem znowu. Czyli nie dasz mi spokoju? Nie, nie zapomnę tego, bo będę mógł zwracać. A, bo do Malty przyjeżdżają kuzynka i kuzyn na całą majówkę. Niestety, wolność na młodzi... Na szczęście nie na całą majówkę, to się okazało, że przyjadą dopiero w środę, a do w czwartek. Odebrano jej wolność prywatną, jak to zawsze robią. Tak, a na szczęście to było. No w sumie kiedyś było. Nie było. Mówiłaś, że była. Nie wiem, czy mieszka, ale to nie boi. Takie czy takie? Takie. Ale takie, a i ty kukuli. Ja pierdzielę. Ja tak długo nie wytrzymam. Ej, mamy zrobić panią Justynkę? Tak, i to już w tym w kolejnym odcinku dobiłem panią Justynkę. O, jak chcecie, to mogę zrobić, tylko pod tym filmikiem niech będzie dużo wyświetleń, no to zrobimy z Mucik z 1000. Mucik z 1000, bo ja sama nie będę się wydłyniać. To właśnie o to chodzi, żebyś ty się najbardziej wydłyniała, nie ja. Ogółem codzienny strój już mamy za sobą. Już myślałam, że jej brodę wytaną. Myślałam, że jej brodę. Już? A nie możesz jeszcze chwilę? Nie wiem. Znaczy tak maksymalnie to do 40. Ale to już takie. To było do
Dobrze, to trzymałem mój cik do końca. Dobrze, i to ma być na ofi... Spoko, ja będę gadać, ale idę się ubierać. Dobrze, spoko. Niestety nie dokończymy dzisiaj tego. Więc po prostu będziemy musieli w innym odcinku to dokończyć. Więc my będziemy niedługo żegnać. To będzie taki krótki odcinek, ale jednak i tak był. Trzeba zrobić jej piękne usta. Aby tu się ubrać, ała. Aby tu się ubrać. Zabrała mi skarpetkę, którą chcę ubrać. Bardzo dobrze, niech ten. Niech nigdy się nie ubierze. Skarpetkę jej zabrała. Skarpetka. Bardzo dobrze. Nie pozwól jej wyjść. Mam skarpetkę. Nie, no jak ty ją ten? Jak ten pies ciebie pilnuje? Ja nie rozumiem. Na oficjalnie to ja bym dała jakąś sukienkę. Można wyjść, to ludzie. To już by była tragedia, już nikt by nie doceniał. Boże drogi. Powiecie, jak chcecie, to możemy w Simsach zrobić nauczycieli. Dzisiaj po prostu dokończymy na tej postaci. I tak jej całej nie skończymy, bo niestety mój cik będzie musiała kończyć. Dobra, to jest oficjalnie. Bierzemy to, ale bierzemy na czarno. Dobrze, na oficjalnie ją mamy. Na sportowo. I na sportowo będziemy właśnie teraz kończyć. Pamiętajcie, dużo łapeczek w górę. To był taki krótki odcinek z Młodzik, ale jeśli chcecie więcej, to w majówkę na pewno pojawi się, nie wiem, od 4 do 8 odcinków będą przez cały jakby ten okres, przez całe 9 dni teraz. To powinno wskoczyć trochę odcinków, więc polecam wam obejrzeć. Żegnam, Roksiunia. I żegnam mój cik.